tym tutorialu pokażę Wam kilka dźwięków do dubstepu oraz kilka gotowych sekwencji. Więc tak, na początek, jakie dźwięki się nauczymy, jak dźwięków się nauczymy i to tak, pierwsze. Drugi dźwięk. Trzeci dźwięk. Piąty dźwięk. Tylko nie wiem, czy go dobrze słyszycie. Szósty dźwięk to jest... Następny dźwięk to jest... No i myślę, że to tyle Wam wystarczy w tym tutoriale. Więc tak, pierwszy dźwięk. Robicie go po prostu tak, bo nie większość z Was wie. Tak jakbyście, nie wiem, no to sparskanie tworzy trochę mocniej takie pierdzenie, no. Tylko to wzmacniasz po prostu, więcej powietrza dmuchasz i bardziej zaciskasz. Każdy z Was umie tak. Po prostu zaciśnijcie bardziej i dmuchajcie tak, żeby taki sam poziom dźwięku był. Potem możecie językiem mówić tak tu 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 i wyjdzie Wam. Drugi dźwięk. Robi się po prostu ry, tylko bez y. Wywalacie ten y, żeby to nie było dźwięczne, tylko to, żeby to odwokalizować, to trzeba, czyli po prostu wywalić to, co zbędne, żeby zostało nam sama niezbędna. I teraz robicie no coś takiego z tym ry. Możecie do tego jeszcze dodać lekko struny głosowe. Albo mocniej. Ale to już takie trochę mocniejsze. To jest tak. Ta dźwięk. To jest po prostu kaszel. Ten bas, który jest przy kaszlu, zatrzymujecie. I jakieś robicie mi mi mama mamy mi 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 mama 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 mama. Teraz możecie z tego zrobić jeszcze taki signature voice, czyli to jest śpiew gardłowy. Po prostu łączycie to z gwizdaniem. Robicie gwizdacie? I regulujecie dźwięk gwizdaniem, czyli... Teraz robicie... Próbujecie cały czas utrzymać gwizdanie i robić to samo co... Robicie... Bo, ale cały czas próbujcie gwizdać. I takie wychodzi tam. Na scenie to jest po prostu growl. Growl to już Wam za bardzo nie pomogę. Po prostu sam mi wszedł ten głos.
posłuchajcie. Przy dźwięku trzeba uważać, bo może się zadławić naprawdę i odruchy mówią te są natychmiastowe. To już jest takie... To po prostu na chama idziecie z gardłem w dół. I tak szczęka do przodu. To już musicie sam sobie ten. I po prostu... A po prostu takie rzeczy jak raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To po prostu już regulujecie wysokość i na odpowiedniej wysokości się rozdziela głos na kilka. I raz, dwa, trzy. Dobra, i teraz tak, i teraz ta struna na wdechu. To jest po prostu mruczenie, ale na wdechu. Na wdechu to, na wdechu to jest po prostu wciąganie powietrza przez gardło. Przez strun głosowy, czyli... Tylko, że... dużo niżej i próbujcie wyłapać to takie przeskakiwanie. I próbujcie zastać tutaj gardło. W zasadzie dźwięk to jest Birk Sound, albo Dolphin Sound. Dolphin Sound. Brzmi on na wdechu, tak? A na bezdechu... Albo... Robi się go tak, że zostawiacie małą szczelinkę na tyle dużą, żeby dało się wciągać powietrze, ale ją powoli zmniejszacie, dopóki nie słyszycie takiego przeskoczenia. Co chwilę to wymaga treningu, nie? Ale wciągacie poczynowanie do płuc. Jak już to jest taki bas, to znaczy, że jest dobry efekt i trzeba jeszcze trochę mocniej. Teraz jak się nauczyliście już robić na wdechu, to teraz warto robić na bezdechu, bo jest dużo lepiej. Na wdechu robię tylko wtedy, kiedy mi jest potrzebne powietrze. Kiedy nie jest mi potrzebne powietrze, albo mogę po prostu wytrzymać to, wolę robić na bezdechu, bo porównajcie sobie na wdechu, a na bezdechu. Nie ma porównania. Dobra. I teraz tak, ten dźwięk. Ten dźwięk to jest połączenie tego, no i po prostu na bezdechu, czyli po prostu zasysacie ustami, bez oddychania płucami. Czas musicie oddychać. I teraz tak. To jest połączenie samego takiego perkania. Z takim czym? Mówicie jakby ky, ksz, kyszy, ksz, ksz. Tylko że na wdechu. Dokładnie lepiej robić takie robić takie, no szkoda, no i to jest dźwięk. Teraz robicie go dłużej, przetrzymujecie go. Teraz robicie go nie tak, tylko na w tym mniejszym dzióbku i łączycie go z tym. Aż w końcu możecie robić dłużej. Dobra. I taka jedna podstawowa pętka. Zaczynacie z... I robicie takie... Powoli zjeżdżacie. I
I pilnujcie cały czas przy dubstepie, jak jeszcze trenujecie, a nawet jak już nie trenujecie, to cały czas... Dubstep to jest wielkie. Może czuję się inny. Ale to jest to. Czyli tak znaczy... To jest pierwsze. Tu, 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 tu. Robicie i mówicie tu, 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 tu. To jest pierwsze. To jest drugie. Z pierwszym. Powoli to jest. Tu mówicie proszę ro, 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 ra, ro. Takie ro, 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 ra, ro. Tylko mówicie o, ale nie... Przy o język się opuszcza, nie? Jak macie ustawione na ry i chcecie powiedzieć o, to język sam spada. O, ro, ro. Ale robicie o samym ruchem ust. Więc nie odrywacie od podniebienia. Czyli ro to o wygląda u nas tak. O, o, o. Nie, o, o, tylko o, 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 o. Tak, żeby język cały czas był na podniebieniu. To robić, pierwsze to jest razem z perkusją, czyli pierwsze to jest bardzo dynamiczne. Pierwszy. Drugi może być na to, jak się wpakuje. Warto robić z pierwszą perkusją, czyli robicie tylko tak mocniej, żeby to brzmiało jak perkusja. Teraz tak kilka, trochę dubstepu, żeby tak na freestyle, żebyście sobie odsłuchali i potem naśladowali.